Bogu nie potrzeba dowodów, doktoratów, tez. Bogu tak jak miłości, wystarczy, że jest. Ksiądz Jan Twardowski. Dawno, dawno temu, w odległej krainie, żył pewien uczciwy człowiek. Był on bardzo troskliwy, współczujący, a przede wszystkim kochał ludzi. Dostrzegał on wielkich i małych, chorych, cierpiących. Nie przechodził obok nich nigdy obojętnie. Jego najbliżsi współpracownicy zawsze mogli na niego liczyć, poradzić się, pokrzepić. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: — Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: — Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr: — Nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: — Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: nie wszyscy. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole. Rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Ewangelia według świętego Jana. Lubimy słuchać tej i podobnych historii z pewną ciekawością. Niejako baśniowo lub co najwyżej teatralnie. Lubimy przyglądać się z perspektywy widza, bez zaangażowania, na chłodno. Chcę jednak, droga siostro i bracie, zaprosić Cię do tegorocznych rozważań wielkopostnych nie jako widza, słuchacza, lecz jako uczestnika tych wiekopomnych wydarzeń. Jako jednego z tych, którzy byli najbliżej, którzy patrzyli, rozmawiali, którym rozdzierało się serce, którym lały się łzy. Chcę, byś jak Piotr buntował się, gdy Jezus uniżał się, umywając nogi. Chcę, byś jak Andrzej wpatrywał się w pojmanego. Chcę, byś jak Jan oglądał chłostane ciało. Czy jak Weronika, odważnie ocierająca święte oblicze. Chcę przejść razem z wami mękę i śmierć Pana Jezusa na podstawie Ewangelii według świętego Jana, tego, który spoczywał na sercu Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Dlaczego Ewangelia świętego Jana? Klemens Aleksandryjski, jeden z ojców Kościoła, żyjący w III wieku, mówił, że ta Ewangelia posiada duszę. Jak cztery Ewangelie, z nich te trzy pierwsze, synoptyczne, Ewangelia Marka, Mateusza i Łukasza, są jak ciało, są jak zewnętrzna strona, opowiadają pewne fakty, pewne zdarzenia, historię dotyczącą Jezusa. Oczywiście przekazują też głębie i są przekazicielem objawienia Bożego, ale to w tej czwartej Ewangelii jest, odkrywamy jak gdyby duszę, odkrywamy jak gdyby głębie. Po drugie, kochani, w tej właśnie Ewangelii, Ewangelii świętego Jana, właśnie patrząc na tą perspektywę duszy, możemy zobaczyć naprawdę kilka istotnych spraw, kwestii, które święty Jan chciał nam przekazać. Otóż, po pierwsze, w tej Ewangelii występuje pełna wolność Jezusa. Jezus wie, co robi. Jezus w
całkowitej wolności chce się powierzyć. Co pewien czas w tej Ewangelii bowiem pojawia się taki zwrot: godzina Jego jeszcze nie nadeszła. Już widzimy w pierwszym momencie, ten zwrot się pojawia, kiedy Jezus jest podczas cudów w Kanie Galilejskiej, podczas tego właśnie wesela w Kanie. A czyż, Matko, nie nadeszła jeszcze godzina moja? Mówi do Maryi wtedy te znamienne słowa. I widzimy bardzo mocno, że Jezus w totalnej wolności przygotowuje się na tą chwilę, której On chce, On pragnie i On na nią właśnie przyszedł. Bóg, który przychodzi z miłości. Z miłości się nam daje. I chce tego. Całe Jego życie zdąża do właśnie tego momentu męki i śmierci. Następnie widzimy, że Jezus w Ewangelii Jana jest przedstawiony również jako taki człowiek w pełnym majestacie, jako król. Godność i majestat Jezusa wynika między innymi z opisu pojmania Jezusa, jego aresztowania w Ogrodzie Oliwnym, czy wreszcie przesłuchania przed Annaszem, cały proces przed Piłatem, ale najbardziej uwypuklony jest oczywiście jako droga krzyżowa. Nie jest to droga męki, jest to przede wszystkim triumfalny marsz. Marsz Jezusa, gdzie krzyż nie jest narzędziem zbrodni, ale jest tronem chwały, na którym zasiądzie król. Król, który ma sądzić cały świat. Godzina Jezusa to godzina Ojca. Godzina objawienia światu i miłości. Werset z pierwszego listu świętego Jana znajduje tu swoje doniosłe i pełne wyjaśnienie. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas swoje życie. Ponadto w Ewangelii świętego Jana, szczególnie w opisie męki i śmierci, co chwileczkę przewija się osoba tak zwanego drugiego ucznia. Ów drugi uczeń. Kim on jest? Oczywiście w pierwszej kolejności możemy to odczytać, że jest to sam ewangelista, sam Jan, który napisał tą Ewangelię. Ale on celowo ukrywa się pod tym stwierdzeniem, ten ów drugi uczeń. W ten sposób bardzo mocno święty Jan chce zaprosić mnie i ciebie, jako czytelnika tejże Ewangelii, do uczestniczenia w tych wszystkich wydarzeniach. Jak już wcześniej mówiłem, niebiernego odczytywania jakiejś tam historii, baśni, ale przede wszystkim jako mnie, który zostałem zaproszony do przeżywania tego zbawczego wydarzenia, które dokonuje się nieustannie. Jest w czasie teraźniejszym. Dokonuje się teraz. Moje i Twoje odkupienie dokonuje się teraz. Teraz Jezus bierze krzyż, teraz Jezus obmywa uczniom nogi, teraz Jezus jest sądzony, teraz gładzi Twoje grzechy. Była noc. W domach zatłoczonej Jerozolimy ludzie coraz mocniej przygotowywali się do wielkiej uroczystości, do świętowania wyzwolenia z egipskiej niewoli. Cichł przedświąteczny hermider, by eksplodować ponownie z nastaniem nowego dnia. W jednym z pomieszczeń na górnym piętrze rozgrywał się jeden z największych dramatów ludzkich. Jedna z największych walk, duchowych walk. To powiedziawszy, Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł: to ten, dla którego umoczyłem kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim.
A on po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z apostołów. Co widzisz? Jeden z apostołów, którego Jezus nauczał, którego Jezus kochał. Odchodzi. Upada. Grzeszy. Gubi się. Jak się czujesz? Ktoś powie, przecież to Judasz. Przecież to zdrajca. Przecież to grzesznik, przecież to cudzołożnik. Tak łatwo osądzamy. A co robi Jezus? Jezus ogromnie wzrusza się. Jezus ogromnie wzrusza się, ponieważ traci. Traci swojego przyjaciela. Judasz jest zdrajcą, oczywiście. Ale spróbujmy popatrzeć na niego tak właśnie patrzy na niego święty Jan. W czasie teraźniejszym. Ta męka nie dokonała się kiedyś tam. Ta męka dokonuje się tu i teraz. Zdradza. Obecnie teraz. Każdy grzesznik, cudzołożnik, każdy oprawca, kłamca, zabójca. Każdy. To ja. Tu i teraz. Grzeszę. Tu i teraz. Odchodzę od Pana. Tu i teraz zdradzam. I teraz, co się dzieje z Jezusem? Wzrusza się głęboko. Ogromnie to wszystko przeżywa, bo traci człowieka. I zauważmy, Pan Jezus próbuje jeszcze w jakiś sposób ratować tę sytuację. Jeszcze próbuje w jakikolwiek sposób nawiązać nić porozumienia ze zdrajcą, z Judaszem, z grzesznikiem. Karmi go. Umoczywszy kawałek chleba, podał Judaszowi. Wyobraźmy sobie tę scenę. Judasz nie znajduje się gdzieś na końcu tego stołu, jak to nieraz myślimy, że on był gdzieś tam daleko. Jeżeli Jezus, umoczywszy kawałek chleba, dał radę podać mu go do ust, siłą rzeczy musiał być gdzieś blisko. Musiał siedzieć bardzo, bardzo blisko mistrza. Oczywiście najbliżej, wszystko na to wskazuje, że był święty Jan, który spoczywał na piersi Jezusa. I Pan Jezus, umoczywszy ten kawałek chleba, podaje go Judaszowi do ust. Co nam to przypomina? Po pierwsze, ktoś powie oczywiście Eucharystię. Tak, jak najbardziej. Ale spróbujmy to jeszcze bardziej rozszerzyć. Jeżeli maczamy pewien kawałek chleba, po co? Co to może sugerować, przypominać? Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenia, kiedy właśnie będąc dziećmi, mama brała jakiś kawałek chleba, bułki, maczała czy to w mleku, czy w herbacie, w wodzie, nie wiem, i podawała właśnie do ust, zwłaszcza kiedy ktoś chorował. W ten sposób karmiła, opiekowała się i troszczyła o daną osobę. I zauważmy, Pan Jezus w takim właśnie geście namoczenia, troskliwości, czułości, wzruszenia podaje do ust Judaszowi kawałek chleba. Być może ich oczy się wtedy spotkały, ich wzroki. Być może wzrok Jezusa bardzo dosadnie pytał Judasza, czy naprawdę chcesz to zrobić? Czy naprawdę chcesz zgrzeszyć? Czy naprawdę jesteś tak bardzo pogubiony i chcesz mnie wydać na śmierć? Wzrok Judasza musiał zrozumieć cały ten przekaz, bo mamy tutaj dosłownie powiedziane, że po spożyciu tego kawałka chleba wszedł w niego szatan. I Judasz wstał od stołu i wyszedł. Zaraz po spożyciu kawałka chleba. A była noc, jak mówi święty Augustyn. I ten, który wyszedł, był nocą. A więc gdy noc wyszła, rzekł Jezus, teraz uwielbiony jest Syn Człowieczy. Odejście nocy, odejście grzechu. Kochani, być może dla niektórych z nas ten Wielki Post bardzo nietypowy w tym roku.
przeżywany naprawdę bardzo w odarciu o wiele rzeczy, spraw, doświadczeń naszych. I być może ten Wielki Post jest dla nas takim postem ostatniej szansy. Tym gestem wyciągniętej ręki Jezusa karmiącej Judasza. Co zrobię? Przyjmę? Odrzucę tą szansę? A może będę jak jeden z 11 apostołów pozostałych? Czy którykolwiek ruszył za Judaszem? Czy którykolwiek poszedł zatroszczyć się o tego człowieka? Byli jego braćmi, byli apostołami, byli jednym. Kiedy on zagubił się, co ciekawe, Ewangelia podaje wielokrotnie wcześniej już, że apostołowie dobrze wiedzieli, że Judasz właśnie jest człowiekiem pogubionym. Była taka właśnie uczta w Betanii, kiedy widzimy to bardzo dosadnie, że Judasz wyrzucił Panu Jezusowi stratę pieniędzy, olejku za 300 denarów, który można było sprzedać i te pieniądze rozdać ubogim. I wówczas Judasz właśnie zarzucił Panu Jezusowi marnotrawstwo. I święty Jan dał taki dopisek, że Judasz nie powiedział tego ze względu na to, iż faktycznie troszczył się o ubogich, ale powiedział to ze względu na to, że był skarbnikiem i podkradał pieniądze z trzosu, czyli z tej wspólnej kasy, którą posiadali. I zauważmy, żaden z apostołów nie reaguje. Wszyscy czuli, przeczuwali, widzieli zagubienie Judasza, ale nikt z tym nic nie zrobił. Bierność apostołów. Nie bądź bierny w tym Wielkim Poście. Może są osoby, które się gubią. Może są osoby w Twoim środowisku, które potrzebują tego świętego czasu. Czasu odarcia z różnych spraw. Czasu ostatniej szansy. I teraz po wyjściu Judasza w noc, jak już przytaczałem słowa świętego Augustyna, teraz uwielbiony jest Syn Człowieczy. Jezus oddaje się dobrowolnie sam. Wie, co robi i po co to robi. Wie, że chce nas mieć przy sobie, że zdrada, każda zdrada rani go ogromnie, rani w sercu. Posłuchaj jeszcze raz tego zdania, posłuchaj jako uczestnik tamtych dramatycznych wydarzeń. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy, złożył szaty i wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Wyobraź sobie Boga, Króla, Pana, Pantokratora, Stwórcę Wszechświata, który klęka przed Tobą, by obmyć Ci nogi, który gestem karmienia, czułego spojrzenia, gestem ostatniej szansy próbuje wydobyć Cię z bagna grzechu, z bagna Twojego pogubienia. Bóg zrobi naprawdę wszystko, by udowodnić Ci, że Cię kocha i to kocha do końca. Bogu nie potrzeba dowodów, doktoratów, tez. Bogu, tak jak miłości, wystarczy, że jest.